Program MS Outlook pomaga zorganizować kontakty w funkcjonalne grupy. Dzięki temu można łatwiej wysyłać wiadomości e-mail do grup osób lub organizować dla nich spotkania. Aby przejrzeć książkę adresową, należy w menu Przejdź, czyli po lewej stronie, kliknąć polecenie Kontakty. I teraz tam właśnie przejdziemy. W folderze Kontakty domyślnie po lewej stronie mamy dwie książki adresowe. Pierwsza książka nazywa się Kontakty, druga książka nazywa się Sugerowane kontakty. W książce Sugerowane kontakty automatycznie pojawiają się adresy e-mail osób, do których wysyłaliśmy wiadomość e-mail, a nie ma ich w żadnej innej książce adresowej. Jeżeli przy tworzeniu wiadomości wpisujemy adres e-mail osoby, do której wysyłamy wiadomość po prostu z klawiatury, nie mając tej osoby wcześniej w kontaktach, wówczas program Outlook sam automatycznie zapisuje taki kontakt właśnie w książce Sugerowane kontakty. Ma to oczywiście na celu to, że następnym razem, kiedy wysyłamy wiadomość e-mail do tej osoby, program sam podpowiada adres e-mail, ponieważ jest on zapisany właśnie w książce Sugerowane kontakty. I tą książkę Outlook sam sobie zapełnia. Nie ruszamy jej, nie usuwamy jej. Tutaj są przechowywane właśnie adresy, które potem wyświetlają się na liście autouzupełniania. Natomiast jeżeli chcemy tworzyć własne kontakty, wówczas przechowujemy je w książce o nazwie Kontakty. Albo oczywiście w innej książce, jeżeli sami takie sobie potworzymy. Jeżeli chcielibyśmy utworzyć nowy kontakt, wówczas musimy ze wstążki narzędzia główne po lewej stronie wybrać nowy kontakt. Wybiorę nowy kontakt i spróbuję stworzyć nowy kontakt, uzupełniając dane. Oczywiście otwiera się od razu okno z dodawaniem, stworzeniem kontaktu. Należy oczywiście uzupełnić podstawowe dane. Wpiszę na przykład Jan Kowalski, firma, wpiszę firma spółka z O, stanowisko specjalista. Następnie zapisz jako, tutaj program Outlook sam wyświetla sobie nazwisko, imię. Oczywiście na liście można wybrać, jak chcemy, żeby dany kontakt był wyświetlany później w książce adresowej. Może być Kowalski Jan. Następnie adres e-mail. Wpiszę przykładowy e-mail. Wyświetl jako, wyświetla to jako imię, nazwisko i potem Jan Kowalski też może zostać. Adres strony sieci web, adres wiadomości błyskawicznych, są numery telefonu. Znów przykładowo podam jakiś telefon do domu, faks, telefon komórkowy, można coś podać i adres. Oczywiście tutaj w tym oknie z ogólnymi wiadomościami mamy tylko niektóre informacje o danym kontakcie. Jeżeli byśmy chcieli dodawać jakieś bardziej szczegółowe informacje o danym kontakcie, wówczas w karcie kontakt, w grupie pokazywanie możemy się przełączyć. Widać, że mamy szczegóły, wówczas możemy również dodać dodatkowe informacje w postaci działu, biura, zawodu, menadżera, nazwy asystenta i tak dalej. Mamy też oczywiście opcję wszystkie pola, gdzie możemy wybrać, które pola chcemy uzupełniać. Na przykład pola adresu, wyświetlają się wszystkie możliwe pola, które możemy wprowadzać. Oczywiście tych elementów jest bardzo dużo. Im więcej ich podamy, później kontakt będzie pełniejszy i można dużo więcej elementów wykorzystać w pracy z Outlookiem. My mamy podane tylko podstawowe dane. Możemy kliknąć po lewej stronie zapisz i zamknij, wówczas dany kontakt się zapisze i okno się zamknie. Jeżeli byśmy chcieli usunąć ten kontakt, wówczas możemy kliknąć na usuń. Jeżeli chcielibyśmy tworzyć kolejny kontakt, wówczas możemy kliknąć zapisz i utwórz nowy. Wtedy ten kontakt się zapisze i otworzy się nowe okno. Ewentualnie możemy przesyłać dalej kontakt lub edytować go w programie OneNote. W naszym przypadku wybiorę zapisz i utwórz nowy. Wówczas tak jak widać program Outlook zapisał tamten kontakt i tworzy nowe okno z tworzeniem nowego kontaktu. W naszym przypadku nie będę teraz go tworzył, aczkolwiek funkcja jest bardzo pomocna w przypadku, gdy chcemy po kolei dodawać
więcej niż jeden kontakt, tak? Wpisując dane na przykład przepisując dane właśnie z jakichś papierowych książek adresowych właśnie do programu Outlook. Kliknę na zamknij. Widać, że mój dany kontakt wyświetlił się w książce kontakty, na razie w postaci wizytówki.